Tunel w Solejówku, jak widzicie, został w końcu oddany do użytku. Pomimo tego, że miesiąc temu w teorii miało być już huczne otwarcie, to teraz otworzyliśmy go na sam koniec listopada. Mówię my, bo mieszkańcy też tutaj faktycznie byli, to oni otworzyli. I jak to wyglądało podczas oficjalnego otwarcia, jak wygląda i prezentuje się cały tunel, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, witam Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Lecimy teraz nad przystankiem kolejowym Sulejówek, który się znajduje trochę za Warszawą. Kawałek dalej, gdybyśmy teraz nie mieli mgły i nie byłoby śniegu, byśmy widzieli horyzont Warszawy. A w tym miejscu widzimy tunel Alei Józefa Piłsudskiego. I w tym miejscu widzimy oficjalne i uroczyste otwarcie przez mieszkańców właśnie owego nowego tunelu. Miało to miejsce 29 listopada 2023 roku o godzinie mniej więcej 9:30. Wtedy oficjalnie został tunel oddany do użytku, a właściwie przecięta wstęga przez kilkadziesiąt mieszkańców Sulejówka. Dosyć ciekawe wydarzenie. Nie spodziewałem się aż tak dużej, hucznej imprezy, jeżeli chodzi o wykonanie poprzez mieszkańców. Bo kto by się spodziewał, że tyle osób przyjdzie w środku dnia tutaj do tunelu, który jeszcze nie był oddany do użytku. Wiem, że długo czekali mieszkańcy na niego, ale nie będę ukrywać, że byłem pod wrażeniem, ile osób faktycznie przyszło. No i fan klubu oczywiście, wiceburmistrza Sulejówka też. Natomiast lecimy sobie tutaj tunelem. Jeszcze chwilę przed oddaniem do użytku. To są ostatnie chwile, kiedy mogłem taki tunel, taki przelot zrobić. Tam już mieszkańcy się zbierają, faktycznie wychodzą z tunelu. Ostatnie sesje zdjęciowe mają miejsce i tutaj są słupki oczywiście. Za chwilę ruch samochodowy będzie oddany do użytku. Właściwie pierwsze samochody pojadą. Widzimy, że mieszkańcy już powoli wychodzą faktycznie z tunelu. Są namioty, są ludzie, wszyscy się cieszą. I oto, i proszę bardzo, pierwszy samochód wjeżdża do tunelu, a za nim pierwszy skuter. Więc proszę bardzo, pierwsze pojazdy wjeżdżające do tunelu w Sulejówku. I tak to wyglądało, tak wyglądało huczne otwarcie właśnie 29 listopada. Miało to miejsce już ponad tydzień temu. Chwilę faktycznie zajęło mi zebranie tych materiałów, właściwie przygotowanie się do tego. No i tu jak widzicie, z drugiej strony policja zastawiała tunel, aby faktycznie nikt nie wjechał. Chwilę później zjeżdża i już faktycznie mieszkańcy mogą korzystać z nowego tunelu. No i teraz może parę ważnych informacji, bo tunel został oddany do użytku. Za chwilę wam trochę więcej opowiem o tym, jak on wygląda. Jak działa, czy działają windy, jaki mają udźwig z tego samego roku, no i to wszystko. Natomiast zanim do tego przejdziemy, może wam powiem o drugim tunelu, bo w tym samym momencie, kiedy został oddany do użytku ten tunel, a właściwie chwilę wcześniej, nastąpiło podpisanie umowy na budowę drugiego tunelu. Drugi tunel będzie w tym samym miejscu, gdzie jest drugi przejazd kolejowy, właśnie w Sulejówku Miłosnej, nie w Sulejówku, to taki w tym miejscu. Tamten przejazd kolejowy ma zostać zamknięty mniej więcej w nowym roku, więc jeszcze chwilę sobie poczekamy. Na początku właśnie stycznia 2024 roku stary przejazd kolejowy ma zostać zamknięty i będą wprowadzone tymczasowe organizacje ruchu, jeżeli chodzi o całą okolicę. Ma też najprawdopodobniej powstać tymczasowy przejazd kolejowy, ale to już w ramach budowy tunelu Wesołej, który też jest najprawdopodobniej niedługo z realizacją, tak samo jak tunel, a właściwie wiadukt w Rembrandtowie, ale nie ten przy Marsa, tylko ten przy Chełmżyńskiej. O nim też niedługo, postaram się, może nawet w tym miesiącu, pojawi się film, bo też go nagrałem już jakiś czas temu. Natomiast tutaj wszystko zaczyna się łączyć w jedną dobrą całość. Faktycznie przejazdy kolejowe zaczynają być powoli wszystkie likwidowane. Już pomijając to, że jak zwrócicie uwagę na ten tunel, to zwróćcie uwagę, że on tutaj jest, dosyć duża jest przestrzeń nad nim. Pomijając to, że faktycznie dwie drogi przejeżdżają, to mamy dużą przestrzeń, jeżeli chodzi o to, ile jest miejsca obok linii kolejowej. Są tutaj teraz tylko i wyłącznie dwa tory. W przyszłości mają oczywiście się tutaj pojawić jeszcze dodatkowe dwa tory. Z tego co słyszałem, właśnie tutaj najprawdopodobniej będzie przebudowana linia kolejowa i perony na to, jakby miało miejsce kiedyś, czyli perony wyspowe z najprawdopodobniej odzadowaniem starej wiatr, które zostały wyburzone jeszcze przed tym wiekiem, z tego co pamiętam, więc no to będzie się działo, tak? Z tym, że odpowiadając na wasze pytania, dobrze, widzę, a kiedy te cztery tory do Sulejówka?
To tak. O przebudowie linii średnicowej porozmawiamy, to tak powiem. Nic szybko się nie wydarzy w tym temacie. Więc tutaj, co prawda, jest dużo tej przestrzeni, ale trzeba pamiętać, że te wszystkie inwestycje muszą być po prostu realizowane przyszłościowo, aby one nie służyły nam teraz na rok, dwa, trzy lata, tylko faktycznie na najbliższe na przykład 50 czy 100 lat. Tak na przykład służy tunel zrealizowany i co wtedy cały czas funkcjonuje na Prymasa Tysiąclecia pod Warszawą Zachodnią. Ten tunel ma ponad, no już chyba prawie 100 lat, więc on funkcjonuje, oczywiście był naprawiany kilkunastokrotnie, już de facto powinien być całkowicie wyburzony i postawiony od nowa, ale cały czas się tylko i wyłącznie łata i naprawia. Ale dobrze, wróćmy ponownie do Sulejówka, bo tutaj, jak widzicie, ruch faktycznie wrócił do starego, dobrego funkcjonowania. Oczywiście trzeba pamiętać, że ten timelapse, który przed chwilą widzieliście z ruchu samochodów, to były pierwsze samochody, które faktycznie z niego korzystały. I też trzeba pamiętać, że jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym, że on już był oddany do użytku, kiedy był nagrywany ten film. Bo wiecie, to było tak, o 9:30 było oddany do użytku, już korek się ustawił. Natomiast dopiero chwilę później już faktycznie wszyscy wiedzieli, że tak, tunel oddany do użytku, można już tędy na spokojnie jeździć. Odpowiadając też na wasze pytanie, czy jakakolwiek linia autobusowa jeździ tym tunelem. Z tego co pamiętam, na ten moment jeszcze nie i raczej nic nie będzie jeździć. Nie wiemy też, czy jakieś nowe linie autobusowe nocne, czy cokolwiek będzie tutaj wprowadzone. Na razie będzie wszystko po staremu, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny. SKM-ki na górze na przykład cały czas sobie jeżdżą bez zmian, chociaż z tego co kojarzę, już teraz nie powinno być spowolnienia, czy zmniejszenia prędkości w związku z budową, no bo budowy już de facto nie ma. Choć wiem, bo widziałem, że są już zdjęcia, że jeszcze są jakieś prace ostatnie przy faktycznie stropie realizowane i wtedy może być trochę ruch ograniczony w tunelu, natomiast to już są prace realizowane tak z ruchem mniej więcej samochodu, więc nie powinno być aż tak źle, więc chyba nie jest aż tak źle. No dobrze, to teraz sobie poglądajmy z bliska ten tunel. To tak, po pierwsze sam tunel oczywiście ma po jednym pasie w każdym kierunku. Ma część pieszo-rowerową, a de facto to jest droga rowerowa i część dla pieszych. Jest też przestrzeń dla pieszych po drugiej stronie, tylko bez części rowerowej. No i są zejścia za pomocą schodów, jak i również wind po jednej i po drugiej stronie tunelu. A właśnie po jednej i po drugiej stronie linii kolejowej. To jest duży plus według mnie. Dobrze, że to zostało coś takiego zrealizowane. I zobaczmy sobie w sumie, jak to wygląda z bliska i jak wygląda też sam tunel. Ujęcia są nagrywane z drona w ręce, więc może być trochę dziwnie to wyglądać, no ale miejmy nadzieję, że jakoś to całkiem ładnie będzie się prezentować. Tak wygląda winda, przepraszam. Są przyciski. W ogóle ciekawostka jest taka, że dla wind poziom 0 to jest poziom tunelu. Poziom 1 to jest poziom ziemi. Nie do końca wiem, kto wpadł na ten świetny pomysł, no ale tak faktycznie to wygląda. Jak widzicie, winda jest całkiem szeroka. Na spokojnie tutaj mogą się zmieścić osoby z rowerami, nawet pewnie z dwa rowery się nie zmieszczę na spokojnie. Jest też winda trochę cieplej niż na zewnątrz, więc to jest na plus. Ja się tam ogrzewałem faktycznie tutaj z jednym z widzem, zresztą patronem Abiznosza, zachęcam. No i winda, jak widzicie, jest całkiem nowa, 18 osób się w teorii zmieści, 2023, jeżeli chodzi o rok produkcji, no i 1425 kg można zapakować do tej windy. Jak ktoś sobie was chce testować, czy faktycznie taki jest udźwig, zachęcam. Możecie też podostać film, jakbyście to robili. Tymczasem tutaj tunel prezentuje się następująco. I tutaj zwróćcie uwagę na tą część pieszo-rowerową, bo ona była wcześniej faktycznie ciągiem pieszo-rowerowym, co jeszcze widać na oznakowaniach, natomiast chwilę przed dodaniem do użytku zostało to zmienione i część jest już podzielona na część dla pieszych i część dla rowerzystów, żeby było większe bezpieczeństwo i się całkowicie z tym zgadzam. Dobrze, że zostało to jeszcze zmienione przed dodaniem do użytku, bo te części powinny być zawsze podzielone, nie powinno jeszcze być ciągów pieszo-rowerowych, to jest najgorsze co może być, bo to jest najbardziej niebezpieczna rzecz, jaka może powstać. Rowerzyści mają gdzieś, że pieści i tak tam mogą chodzić i jest to po prostu bardzo niebezpieczne, więc bardzo dobrze, że zostało to w tym miejscu zażegnane i tego tutaj nie ma. Po drugiej stronie z kolei możecie zobaczyć, że jest taka tylko i wyłącznie część dla pieszych. Nie miałem jeszcze okazji z nią przejść, a teraz czas na ciekawostkę. Czas na ciekawostkę, więc zobaczmy, jak wyglądają windy, którymi można wyjechać po jednej i po drugiej stronie na powierzchnię. Więc wejdźmy sobie, drzwi się otwierają. No i właśnie się znajdujemy w windzie w Sulejówku. Winda do tunelu. Zobaczmy sobie, jak wyjeżdża się na poziom plus 1, bo nie jesteśmy w tunelu, tylko na parterze. Więc wyjeżdżamy z parteru i jedziemy na powierzchnię, która jest wyniesiona, jak widać. No i winda jest z 2023 roku. 8 osób się nawet zmieści, choć już trochę wytarte. Nie, 18 to chyba było.
no nie wiem, jakoś tak z fantazją to powiedział. 1125 kg, nowy rok, działa, są komunikaty, nawet dźwięki, to wam pokażemy jeszcze, jak to wygląda, jak się zamknie. I przy otwieraniu drzwi zawsze jest taki ciekawy komunikat i nawet nam pokazuje tutaj napis, przelatuje piętro pierwsze. Na dole oczywiście pokazuje parter. I posłuchajmy sobie komunikatu. Piętro pierwsze. Jak widać, są bajery. Tymczasem ja wychodzę na poziom plus jeden. Przyznaję, że ten gong w windzie robi wrażenie, jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony i nie korzystał z czystej windy. No tak to wygląda i tak się prezentuje, jeżeli chodzi o ten aspekt windowy. Taką ciekawostkę dla was tutaj nagrałem prosto z miejsca. No i co ja mogę powiedzieć? No tunel oddany do użytku, raczej już tu się nic więcej nie będzie działo. Ja się tutaj jeszcze pojawię oczywiście ponownie za 2 miesiące, gdzie podsumowuję całą tą inwestycję, jaką nagrywałem krok po kroku, jak ten tunel postępował, kiedy realizowałem dla was te wszystkie filmy. Więc spodziewajcie się tego filmu najprawdopodobniej w styczniu 2024 bądź w lutym 2024, z tym, że wszystkie podsumowania moje tak sobie czekają. Jeszcze na przykład wiadukt Marsa jest do podsumowania, który był zakończony mniej więcej już rok temu, więc no mam nadzieję, że w końcu przyspieszę z tymi realizacjami takich filmów, które po prostu już dosyć długo czekają, jak na przykład podsumowanie budowy metra BMW czy metra Brudno, bo to też jest w kolejce. Tymczasem mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Oczywiście chyba nie muszę wam tłumaczyć, że będę nagrywać, jak będzie powstawać drugi tunel z Sulejówku, czyli właściwie z Sulejówką Miłosnej. Krok po kroku, tak samo jak tutaj, co 2 miesiące będę się pojawiać. Jak rozpoczną się pierwsze płataki budowane w styczniu, również się pojawię. Pierwszy film, jak będzie wyglądać tunel, już nagrałem jakieś kilka miesięcy temu, więc spodziewajcie się, że kontynuacja tej serii Sulejówka będzie oczywiście postępowała dalej. Więc dobrze, że te inwestycje postępują dalej, pomimo tego, że wybory już minęły. Bo faktycznie dosyć dużo tych inwestycji z mazowieckich inwestycji, które pokazuję na kanale Bizonosz, zniknęły, bo teraz były wybory i wszystko się pokończyło. No, może nie pokończyło jeszcze przystanki kolejowe, które dalej są nieukończone. W Józefinie na przykład dalej nie działa SIP, a właściwie go nie ma, czyli informacji dla pasażerów w formie wyświetlaczy. Może niedługo będą już funkcjonować. Tymczasem pozdrawiam też wszystkich patronów Aviznosza i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem, kiedy będzie mniejsza z tym i nie wiem w sumie, jakie będziecie mieli filmy w najbliższych dniach, bo wszystko może być jedną wielką zagadką, żebyście się niczego nie spodziewali. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!